Znany jest ze specyficznego poczucia humoru, popełniania spektakularnych gaf oraz ciętego języka. Już przeszedł do historii jako najdłużej panujący małżonek władcy Imperium Brytyjskiego oraz najstarszy współmałżonek kiedykolwiek panującego brytyjskiego monarchy. Oto 5 ciekawostek o księciu Filipie, mężu królowej Elżbiety II. Książę Filip jest dzieckiem księcia Andrzeja, syna króla Grecji Jerzego I oraz księżnej Alicji Battenberg. Przynależy do greckiej i duńskiej rodziny królewskiej, ale jego rodzina została wygnana, gdy ten był jeszcze dzieckiem. Zgodnie z angielskim prawem zwyczajowym, mężczyzna poślubiający królową automatycznie zyskuje tytuł księcia małżonka. Podobno taką zasadę stosuje się, ponieważ w oczy od razu rzuca się, że król jest ważniejszy niż królowa. Samo nazewnictwo sprawia, że królowa jest więc tylko żoną króla, a nie władczynią. Dlatego też książę Filip ma tytuł księcia małżonka, a nie króla. Zanim książę Filip na poważnie zaczął myśleć o księżniczce Elżbiecie, prowadził dość rozrywkowe życie. Biografowie piszą wprost, że nie pozostawał obojętny na urodę znanych kobiet. Listy do niedoświadczonej w romansowaniu księżniczki mu nie wystarczały. Wolał spotkania z nieco starszymi lub dojrzalszymi kobietami. Podobno w 1941 roku oświadczył się Cobinie Wright, słynnej amerykańskiej śpiewaczce operowej o niebanalnej urodzie. Ta jednak dała mu kosza, nie był on bowiem idealnym kandydatem na męża, ponieważ nie miał odpowiednich korzeni. Jego jedynymi zaletami były więc charakter, poczucie humoru i uroda. Książę Filip jest najdłużej panującym dotąd małżonkiem władcy w historii Imperium Brytyjskiego, ale nie z tego jest najbardziej znany, ale z poczucia humoru. Twierdził, że Brytyjki nie potrafią gotować. W 1986 roku, podczas odwiedzin brytyjskich studentów w Chinach, ostrzegał ich przed zbyt długim pobytem w kraju, ponieważ jeśli się zadomowią, ich oczy mogą stać się skośne. A do 13-letniej Brytyjki powiedział, że jest za gruba, by zostać astronautką. Mimo publicznych wpadek, personel królewski uwielbia jego styl bycia, poczucie humoru i swobodne podejście do protokołu. Uważany jest za najbardziej uprzejmego i najżyczliwszego z rodziny Windsorów. I choć to królowa panuje w Wielkiej Brytanii, to ostatnie słowo w pałacu należy do niego. Po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.